Witam Państwa serdecznie. Otwieram posiedzenie członków Komisji Budżetu, Finansów, Gminy Komunalnego i Inicjatyw Społecznych. Przedstawiam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności posiedzenia. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości szczegółowych warunków trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Punkt piąty, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w Kurowie. Punkt szósty, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kurów w roku szkolnym 2020-2021. Punkt siódmy, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kurowie na rzecz gminy Kurów. Punkt ósmy, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kurowie przy ulicy Głowackiego na rzecz użytkownika wieczystego. Punkt dziewiąty, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kurowie. Punkt dziesiąty, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Kurowie stanowiącej własność gminy Kurów. Punkt 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu za nieruchomości położone w Tementowicach, nieruchomość położoną w Tementowicach stanowiącej własność gminy Kurów. Punkt 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położone w Tementowicach stanowiącej własność gminy Kurów. Punkt 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020-2038. Punkt 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020. I punkt 15. Sprawy bieżące. Pozwolę Państwu, że usiądę. Stwierdzam, że na 15 wybranych radnych jest obecnych 14, co stanowi kworum wymagane do podejmowania prawomocnych opinii. Punkt 3. Przyjęcie porządku obrad. Proszę Panią Sekretarz o zabranie głosu. W imieniu Pana Wójta składam formalny wniosek o zmianę porządku obrad poprzez dodanie jednego punktu. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olesinie stanowiącej własność gminy Kurów. Projekt uchwały został przygotowany na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w celu dokonania dostępu do urządzeń kanalizacyjnych w obrębie gruntów położonych w Olesinie przy pałacu, w dawnym naszym parku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W takim razie przystępujemy do głosowania za wnioskiem. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek został przyjęty i wprowadzony do porządku. Przystępujemy do głosowania nad porządkiem obrad wraz z przedstawionym przed chwilą wnioskiem. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 4 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości szczegółowych warunków trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Proszę Panią Kierownik OPS o przedstawienie projektu uchwały. Magda Wyszła. Może Pani Sekretarz. To poprosimy Panią Sekretarz. Szczegółowo uchwała była omówiona na Komisji Oświaty, ale ja pokrótce omówię. Uchwała określa wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Określa, jakie dokumenty powinny być założone przez osobę zainteresowaną. Wysokość zasiłku na to ekonomiczne usamodzielnienie ustala się w wysokości pięciokrotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. I pomoc ta jest świadczeniem jednorazowym, a osoba lub rodzina, która uzyska wsparcie, nie może jej otrzymać ponownie. Szczegóły są w dalszej części uchwały, którą Państwo otrzymali. To ja jeszcze tylko Państwu dodam, radni, którzy nie byli na poprzedniej Komisji Oświaty. Jest to taki zasiłek dla osób, na przykład dla dzieci, które kończą 18 lat i
wychodzą z domu dziecka, z rodzin zastępczych, mogą wnioskować o taki zasiłek celowy na usamodzielnienie. Czasami są sytuacje, że ktoś wychodzi z po długim odsiadywaniu wyroku z więzienia i taki zasiłek może dostać jednorazowy i musi spełnić kryterium, że nie dostał tego zasiłku z innej instytucji. Kwota maksymalna tego zasiłku to jest 3500 zł, to dla dziecka, które wychodzi z domu dziecka i musi się usamodzielnić, to co też nieduże, naprawdę nieduże wsparcie, więc poprosimy symboliczne, poprosimy Państwa o zaopiniowanie pozytywnie tego projektu uchwały. Dziękuję, otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem uchwały. Proszę o głosowanie, kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto jest przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie określenia wysokości szczegółowych warunków trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 5 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian nazwy ulic w Kurowie. Proszę Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Jest to uchwała z tak zwanych porządkujących. Polega na dostosowaniu nazw ulic, które już istnieją w Kurowie, dotychczasowych nazw ulic, które są drogami publicznymi zaliczone do kategorii dróg gminnych. Poprzez zmianę nazwy ulicy B. Głowackiego na ulicę Bartosza Głowackiego, ulicy Kilińskiego na ulicę Jana Kilińskiego, ulicy Kościuszki na ulicę Tadeusza Kościuszki oraz ulicy Piramowicza na ulicę Księdza Grzegorza Piramowicza. Propozycja zmiany nazwy, które były określone uchwałą w roku 78 jeszcze Gminnej Rady Narodowej w Kurowie, wynika z potrzeby ujednolicenia nazw ulic, które określamy teraz, określone są w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju, który korzystamy z źródła, z systemu krajowego źródło. Dlatego, że niespójność tych zapisów powoduje wiele problemów administracyjnych. Ponadto uznaje się zasadne, aby nazwy stanowiące nazwiska słynnych Polaków poprzedzone były ich imionami. Projekt uchwały został poddany konsultacji społecznej, zamieszczony na BIP naszej gminy Kurów. Portalu partycypacji społecznej. 66 mieliśmy odsłon, nie było żadnych uwag do tego projektu. Zmiana nie powoduje konieczności zmiany dokumentów. Ta nazwa poprzedzająca, imię poprzedzające nazwisko będzie można być uzupełniona przy wydaniu nowych dokumentów. Dziękuję bardzo. Dziękuję, otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie zmian nazwy ulic w Kurowie został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 6 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kurów w roku szkolnym 2020-2021. Proszę Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Określona w uchwale średnia cena paliwa wykorzystywana jest do wyliczenia zwrotu kosztów przejazdu dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, przejazdu z miejsca zamieszkania do szkół poza gminą Kurów. Średnia cena paliwa, która była określona uchwałą 8 lipca tego roku, określona była na niskim poziomie. Wiemy wszyscy, że ta cena w tych miesiącach była bardzo niska, nie odzwierciedla rzeczywistego kosztu paliwa, które jest niezbędne na dowożenie dzieci. Dlatego proponuje się zmienić tą cenę poprzez zmianę uchwały. Zgodnie z artykułem 69a ustawy o prawo oświatowe,
określa się jakoś tą cenę paliwa jako średnią cenę w gminie Kurów. I tak u nas mamy tą jedną stację Artus. Ceny paliwa, średnie ceny paliwa kształtują się na dzień dzisiejszy w następujący sposób. Olej napędowy 4,30 za litr, gaz 1,95, benzyna 98,449 oraz benzyna 95,439. Wydaje nam się za zasadne podniesienie tych kwot, żeby zrekompensować rodzicom dzieci niepełnosprawnych, które i tak mają wiele innych wydatków tego kosztu dowozu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę. Chciałem złożyć wniosek formalny. Uważam, że te ceny przedstawione tutaj średnie na stacji paliwatu są za niskie, dlatego wnoszę o określenie średniej ceny jednostki paliwa na oleju napędowego na poziomie 5,10 zł. Dla benzyny na poziomie 5,25 i dla autogazu na poziomie 2,35. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem radnego Piotra. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto był przeciw? Nie widzę. Cały projekt, tak. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kurów w roku szkolnym 2020-2021 został zaopiniowany pozytywnie. Przystępujemy do realizacji punktu 7 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kurowie na rzecz gminy Kurów. Proszę Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Nieruchomości stanowiące działki zapisane w rejestrze ewidencji gruntów jako działki 3369 przez 5 i 3370 przez 5 znajduje się obecnie w użytkowaniu wieczystym właściciela budynku, w której kiedyś była piekarnia. Wszyscy wiedzą, o której działki chodzą. Pozwolam sobie Państwu dzisiaj przekazać taką mapkę dla odzwierciedlenia tej sytuacji. To jest takie ładne prostowanie granicy. Te działki przylegają do działek już gminnych, na jednej znajduje się przepompownia kanalizacji sanitarnej. Pozostałe dwie to są te działeczki, które są zaznaczone na zielono. Pozostałe dwie będą przeznaczone na poszerzenie działek gminnych, dlatego zasadne jest nabycie tych nieruchomości. W następnej uchwale będziemy rozmawiać o tych działkach, które są na różowo zaznaczone. Dziękuję. Macie Państwo przed sobą mapę, tak? Dla jasności, działka 3369/7 jest działką gminną w całości. O tę działkę wielokrotnie pytali przedsiębiorcy prywatni, żeby wykorzystać na cele swojej działalności gospodarczej. I jak Państwo zobaczą, jej kształt jest nieregularny. Dla działki 3369, teraz łamane przez 4 przez 5 i 3370 łamane na 5, działkami będącymi w użytkowaniu wieczystym we własności gminy Kurów. Użytkowanie wieczyste traktuje się tutaj prawie zrównane z własnością. Żeby prostować granice i uregulować jakiś kształt tej działki 3369/7, aby był dojazd z drogi ulicy Głowackiego oraz dojazd formalny do działki 3370/8 będącej własnością gminy Kurów, stare ujęcie wody, a także uregulowanie, bo już regulowaliśmy przez pewien okres grunt, na którym znajdują się przepompownie, nasze przepompownie ścieków. Nastąpił podział tych działek
W wyniku czego chcieliśmy zrobić takie rozwiązanie z użytkownikiem wieczystym, aby użytkownik wieczysty odkupił od nas użytkowanie wieczyste pomniejszone o wartość działek tych, które mają wrócić do, w całości do użytkowania przez gminę Kurów. Na działce uregulowanej 3369/7 i tych małych działek odkupionych planowana jest inwestycja przez Zakład Usług Komunalnych. Myjnia bezdotykowa, takie plany mamy, tak żeby Zakład Usług Komunalnych mógł dywersyfikować swoje usługi i zarabiać środki finansowe. Dzisiaj podejmujemy dwie uchwały. Zważywszy na to, że Zakład Usług Komunalnych chce podjąć działania dosyć szybko, użytkownik wieczysty chciałby odkupić użytkowanie wieczyste, ale nie w tym roku, chce to zrobić w przyszłym roku. Dlatego też pierwsza uchwała, która dla Państwa jest do zaopiniowania i prośbą o przegłosowanie, jest zakup tych trzech działek. One zostały oszacowane przez rzeczoznawcę biegłego i Pani Skarbnik w zmianach budżetowych określi ich kwotę. Jest to kwota około 24 tysięcy złotych za kupę notarialny. Odsprzedanie użytkowania wieczystego w budżecie, w zmianach budżetu się nie znajduje, dlatego że ono jest planowane do wykonania w przyszłym roku. Sprzedaż użytkowania wieczystego przez gminę to jest kwota około 207 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o negocjacje i operat szacunkowy. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że użytkownik wieczysty zdecydowałby się dokonać tych czynności na raz, to byłaby taka sytuacja, że pomniejszona wartość użytkowania, sprzedaży użytkowania wieczystego o kupno działek, odkupienie tego użytkowania wieczystego na tych małych działkach dałoby kwotę około 180 tysięcy do budżetu gminy Kurów. Moim celem jest przedstawienie Państwu takiej propozycji, aby ze sprzedaży mienia, środki ze sprzedaży mienia dalej inwestować w mienie. I te pieniądze, jeżeli by wpłynęły w tym roku, to chcielibyśmy w tym roku odkupić działki przy ulicy Lubelskiej, które miały być na łącznik do ulicy Głowackiego. Jeżeli tego się nie uda spieniężyć w tym roku, to będzie sytuacja taka, że te pieniądze zostaną zainwestowane w te działki, ewentualnie w działki po odkupienie cmentarza, czy w Kurowie, czy wysyłaliśmy pismo w sprawie Klementowi, na razie czekamy na odpowiedź. I to jest na dzień dzisiejszy, by Zakład Usług Komunalnych mógł działać na tych gruntach, te grunty musimy odkupić, a później użytkowanie wieczyste spieniężyć, czy w tym roku, czy w przyszłym roku, z przeznaczeniem tych pieniędzy na zakup kolejnych nieruchomości. Nie na przejedzenie, tylko na spieniężenie, na odbudowanie jakby wartości mienia komunalnych. Chyba, że są jakieś pytania, to odpowiem. Dziękuję. To jest tak troszeczkę ciężko zobaczyć, ale jakbyście Państwo sobie zobaczyli, które działki odzyskujemy, to się prostują granice działek. Przy staleniu gruntów będzie widać jasno, jak przebiega jedna droga do działki 3370/8 i prostują się granice działki 3369/7. A na tej działce, jeśli można... Dziękuję. 3370/8 to jest ujęcie wody własność gminy Kurów. Ale to jest czynne ujęcie, a ono jest jakoś przewidziane jako rezerwowe, co? Na razie nie jest przewidziane na rezerwę. Jest utrzymywane, ale nie jest przewidziane nawet na rezerwę. W koncepcji, którą Państwu przedstawialiśmy, przedstawiał Pan inżynier Ryszard Czop. Zabezpieczenie gminy w wodę opierać się miałoby na trzech ujęciach wody. Ujęciu w Klementowicach, w Kurowie i w Koszczowie. Ujęcie w Koszczowie, tak woli tak szybkiego wyjaśnienia, jest, jego rzędy są na wysokości rzędnych wieży ciśnień w Kurowie, więc istnieje możliwość podania wody do Kurowa, a także poprzez oczywiście zaprojektowanie i wybudowanie tranzytów, wodociągów tranzytowych, a także wodociągów tranzytowych do Klementowic z Kurowa. Więc jeżeli chodzi o możliwość pozyskania wody z tych trzech ujęć, to można powiedzieć po analizie
osób, które się na tym znają, że jesteśmy zabezpieczeni wody na tych trzech ujęciach. Tylko kwestia jest przyjęcia odpowiedniego planu, żeby można było podawać wodę z Kościoła na Kur w przypadku jakiejkolwiek awarii czy skażenia i odwrotnie, z Kurowa na Kościół w Bronisławkę i w stronę Klementowic z Kurowa, z Olesina, ewentualnie z Kościoła przez Kurów do Klementowic takie przyjęcie. A jeśli chodzi o, weźmy ten mały budyneczek, nie wiem, czy tam coś stoi fizycznie, czy nie. Na tej 3370 przez 8. Tak, tam jest budyneczek, to jest hydrofornia. Okej, czyli ta hydrofornia będzie dalej własnością gminy. Tak jest. Czyli tu jest troszeczkę tak niepotrzebnie podzielona ta działka 3369 przez 3. Ale to już było wcześniej. To właśnie chodzi o to, że Państwo też nie widzą, jak było wcześniej. My dzieliliśmy działki... Okej, ja nie chcę przedłużać. Ta działka istniała, to nie była działka dzielona. Czyli ja rozumiem, że ten ostateczny podział, czyli ta jakby hydrofornia składała się z dwóch części. Ten taki 33070 przez S i 3369 przez 3. Tak jest. Rozumiem. Czyli to przedłużenie tej linii tutaj, gdzie jest napis 33, chyba 59 przez ileś, przy ulicy Głowackiego, tak? 69. To ja już nie widzę, no to za mało. 69. Tak, może tak, może inaczej Pan wytłumaczę. Działka 3370 składała się wcześniej z piątki i z szóstki. Mhm. I składała się z tych, prawdopodobnie jeszcze z siódemki. Piątka, siódemka to była jedna działka. Ona była taka nieregularna. Mm-hmm. Działka 3369 teraz jeszcze została podzielona na trzy kolejne, na kolejne działki, żeby wydzielić, oddać, żeby wyrównać granicę równoległą, prostopadłą może do ulicy Głowackiego. Nie wiem jak to... Widzę. No i teraz dwie, macie zaznaczone dwie numery działek na różowo. Od tych granic, od tej granicy, od strony Kłody prostej, wszystko zostaje użytkownika wieczystego, a wszystko, co jest w stronę Kłody, miałoby być własnością gminy Kłów. Tylko że trzy numery działek są nadal w użytkowaniu wieczystym właściciela. Użytkowania wieczystego. Tak, żeby to zaznaczone na zielono. Tak, żeby to zielono odzyskać, my musimy to użytkowanie odkupić. Okej, tylko w tej sytuacji to właściciel tego terenu, gdzie była stara piekarnia, musi sobie nowy zjazd wykonać. Nie musi sobie robić nowego zjazdu, bo ta droga, która powstanie z działek 3369 na 5, 3370 na 5, 3370 na 7 i 3369 na 8 będzie stanowiła drogę dojazdową do trzech działek. Do czterech działek. To będzie będzie droga. Przy scaleniu będzie całkowicie inaczej to wyglądało. Jak Państwo będą mieli scalone, jak będzie scalone działo. A, czyli droga ulegnie przesunięciu, tak? Na granicę tych dwóch działek? Droga będzie fizycznie przebiegała tak, jak dojazd jest na dzień dzisiejszy. Do piekarni. No tak, tylko że wtedy będzie... No. Tak będzie wyglądała droga. A, taka szeroka droga. No tak jest. Tak jest fizycznie, bo takie zrobię. To jest tak droga, to jest parking. To jest droga dzisiejsza. No, ale tu kawałek będzie wtedy... No bo tu jest. Odtąd będzie gminy, prawda? Więc ta droga w sumie będzie, jak my to kupimy wszystko, to będzie droga tylko na terenach gminnych. Tak jest. Będzie wszystko wyrzucone sobie. No dobra, tylko na to nie będzie jakby współwłasnością, ale ta droga będzie gminną drogą. Tak jest. Będzie własność tylko gminy. No to trochę zyskuje ten gość. Bo my kupujemy teraz to i tam powstanie droga gminna. Ale my tak naprawdę Panie Janie, wydaje mi się, że my zyskujemy, bo na dzień dzisiejszy mamy tylko w tym miejscu jest.
No wiem, wiem. Nie, no to nie ma się co przebierać, bo ja idę, widzę słuszną pod warunkiem, że ten właściciel w przyszłym roku, tak jak deklaruje, kupi od nas użytkowanie wieczyste, bo... Znaczy, powiem tak, użytkownik wieczysty, no, z przyczyn pewnie teraz ekonomicznych powiedział, że ma trudności, ale przecież rozmowy prowadzimy już i on się z tego nie wiedzą, bo podziały trwały już kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy. Zresztą, szanowni państwo, u nas grunty wyceniane są, grunty inwestycyjne, mimo wszystko nie ma takich transakcji, w mojej ocenie są jeszcze wyceniane nisko. Tylko, że tutaj użytkownik... Nie, nie jestem przeciwny, mnie po prostu interesowało, bo tu jest jakby rozbieżność szerokości tej drogi z realnością, która jest w terenie. Bo tam rzeczywiście jest jakiś większy ten plac taki... Znaczy powiem tak, że granica, szanowni państwo, kto pamięta piekarnię, granica między działką piekarni a tą drogą to jest płot. Czyli tam jest dosyć szeroki gest. Ale żeby móc rozpocząć jakieś prace inwestycyjne, żeby można było elegancko wjechać, żeby można, jak będzie jakaś nawet myjnia, żeby mogła się ustawić kolejka, żeby można było to zrobić technicznie, to musi być teren po prostu. Nie może być takiego wąskiego gardła. Nawet jakby to ZUK zrobił, a nawet jak będzie kiedyś, jakby ZUK tego nie zrobił i była działka gminna na cele inwestycyjne, to zyskuje na szerokości i na komunikacyjności. Jestem absolutnie za tym, jeśli można. Natomiast tak się zastanawiam, czy my nie, ZUK przecież ma taki duży teren tam, gdzie jest i tam gdzieś od strony ulicy tej granicznej nie może być mylnia? No jest mało. Co? Oni mają sprzętu teraz dużo i tak? Tamtego, że przecież tam był biskup złomu, ale zrezygnowali. No, to było plac potrzeba, sprzętu mają teraz. Tak. Jeżeli się przedsiębiorcy prywatnemu to opłaca, to i ZUKowi się będzie. A jeżeli my damy ZUKowi wartą, nie wiem, no 100 tysięcy, no to wiadomo, że mu się będzie opłacać. To czy my nie damy, my wydzierżawimy. To... A, wydzierżawimy. Jest. Aha, no to jak tak, no to można. Dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, nie idzie. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kurowie na rzecz gminy Kurów został zaopiniowany pozytywnie. Przystępujemy do realizacji punktu 8 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kurowie przy ulicy Głowackiego na rzecz użytkownika wieczystego. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Była sprawa przemawiana przy tym punkcie. To co pan mówił? Została podjęta tak na przyszłość, że ewentualnie wyraził chęć nabycia w następnym roku, ale być może, że jakieś środki finansowe pozwolą, to będziemy już mieć gotową uchwałę. Chodzi właśnie o te nieruchomości o łącznej powierzchni 76 arów, 86 metrów, działki 3,369 przez 6 i 3,370 przez 6, o których mówię. Dziękuję, otwieram dyskusję. Znaczy ja tak nie chciałbym przedłużać, ale może pani skarbnik, jak jest użytkowanie wieczyste, to jaki ma zysk z tego gmina? Bo to jest na ileś lat, jakieś tam części tej wartości, czy coś wiecie, na ile ta działka ileś lat ma to użytkowanie? Czy to wygląda w ten sposób, ja wytłumaczę, jak wygląda sprzedaż użytkowania. To jest jakby wartość tej działki rozbita na lata. Tylko, że są określone lata, że to użytkowanie no na 90, jest minimum na ile, że maksimum chyba na 100. Na 99 lat. Tutaj też tak jest. I teraz robiąc, pani rzeczoznawca robiąc operat szacunkowy, pomniejsza wartość tego użytkowania o to, co zostało już wpłacone. Zgadzam się. Więc tutaj ta wartość 207 tysięcy to jest wartość podana już... A ile lat już ma użytkowanie ten pan? Cały czas? To jest użytkowanie już po piekarni, bo to było...
No bo może tak, nie mamy wiedzy w tym momencie. Trudne pytanie. Czego? Nie mamy wiedzy. A, nie, ciężko tak, powiedzieć, że... pewno, nie? Macie wiedzę, tylko nie wiecie, gdzie ona leży. No czy tak, własność może być tylko użytkownikowi wieczystemu sprzedana, więc to inny nie może bez jego... Nie, ja nie w tym kierunku, sprzedać. Pani nie mamy dzisiaj, nie mamy wiedzy. No, w tym nie, ja tylko z ciekawości, bo, no, bo jakieś pieniądze do gminy z użytkowania wpływają, prawda, rokrocznie, więc dla nas jest to absolutnie korzystne, bo od razu mamy pieniążki, możemy inwestować, a tak to jakby kredyt miał ten właściciel przykładowo na 80 lat, cykając co roku jakąś tam wartość. No tak bym to powiedział. No tak jest, dokładnie, no. Dokładnie tak. To jest jedna szansa, że z działki spojrzenia... Ale i tak, dopóki on sam nie zrezygnuje, czy nie odsprzeda komuś tego użytkowania, to my z tą działką nic nie możemy. No. Pytanie padło, nam nie sprzeda ze względu na to, że tam zostało też dużo rzeczy zainwestowanych. Więc jak miałby sprzedawać użytkowanie wieczyste, to... Ale to jest inny właściciel niż ten właściciel piekarni. Ten sam, też, że tam jest produkcja też z jakąś inną firmą. Współpraca z inną firmą. Nie, ja dlatego mówię, bo przecież piekarnia istnieje, no, ja tu przyszedłem, czyli tam 30 parę lat. Więc można domniemywać, że to użytkowanie też już wynosi koło 30 lat. Tak jest, może. Okej, dziękuję bardzo. Tylko ja tutaj po prostu składam taką deklarację, że te pieniądze, jakie płyną, to nie będą przeznaczone na przejedzenie, tylko na zakup kolejnych działek. Zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę o głosowanie, kto jest za, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Urowie przy ulicy Głowackiego na rzecz użytkownika wieczystego został zaopiniowany pozytywnie. Przystępujemy do realizacji punktu 9 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Urowie. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Przedmiotem tej uchwały są dwie działeczki łącznie o powierzchni 519 m2. Jedna z nich jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, druga przylegająca do tej działki 73 m2, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Te działki są użytkowane przez wiele lat przez wnioskodawcę, także zasadna jest sprzedaż w drodze bezprzetargowej. Nikt inny w zasadzie nie mógłby przystąpić do sprzedaży tej nieruchomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może państwu wytłumaczę. To są działki mienia komunalnego, na których stoi prywatny dom pobudowany. W uzasadnieniu macie podane informacje szczegółowe, gdzie to jest, kto jest użytkownikiem tych działek. I szanowni państwo, ta inicjatywa zakupu tej działki spowodowała podaniem użytkownika. Po przygotowaniu operatu przez panią rzeczoznawcę została przedstawiona propozycja sprzedaży tej działki użytkownikowi. Na dzień dzisiejszy użytkownik się zastanawia, po uzyskaniu informacji o cenie, może z tego zrezygnuje. My wprowadziliśmy to do projektu, może do porządku obrad, może ta transakcja nie dojść do skutku. Propozycja sprzedaży działki przez gminę Kurów była propozycją ceny wolnorynkowej, jakie jest na terenie gminy Kurów, 90 zł brutto z metra kwadratowego plus koszty wszystkie aktów notarialnych i innych rzeczy. Tak jak chodzę dzisiaj działki budowlane mniej więcej w Kurowie. Taka propozycja jest, więc użytkownik zastanawia się nad tym. Na tej działce również gmina nic nie zrobi, postoi dom prywatny. Inicjatywa jakby zainicjowała to nie gmina, tylko nie urząd, tylko osoba, która to użytkuje. To jest działka, do której dojazd jest od ulicy Krótkiej, a znajduje się pomiędzy ulicą Nową a Gliwickiego. Dziękuję, otwieram dyskusję. Można? Proszę bardzo. Bo
Tu chodzi o 73 ale. To jest metry kwadratowe. Dwie działy. 519 łącznie. Dwie działy. A bo tu jest 73 ary, a druga. 4, 4, 4, 4. O, czyli druga duża. Bo to jest. 4 ary. 4,5 ary. Czyli to byłoby. Spore pieniądze wchodziły w grę, bo, czyli to by było około 500 metrów kwadratowych. Tak, około 46 tysięcy. 46 tysięcy. Więc moje myślenie jest takie, czy my jako rada możemy ciut obniżyć tą cenę za metr kwadratowy, bo wolnorynkowa cena to jest działki przynajmniej 10 arów, na której coś pobuduje. Tak. A na, na tej działce nic nie pobuduje. W dzisiejszym czasie działka budowlana no tak, budowlany, no ale jeżeli. A to jest ta działka, jest też w użytkowaniu wieczystym w tej chwili? Nie. Czyli co? To jest umowa dzierżawy. A umowa dzierżawy. No mimo wszystko moim argumentem byłoby, bo tu patrząc na tą mapę, to nikt nie będzie tym terenem zainteresowany, chyba. No to po prostu ja bym obniżył tą cenę, nie jakoś drastycznie, ale na przykładowo, jak pan wójt mówi 90 zł, ja bym 70 zł za metr kwadratowy. Wydaje mi się, że to byłoby nadal korzystne dla mnie. Obniżyć zawsze można czekać, może się ktoś jednym zgłosi. Znaczy to ten się zgłosi, a już nikt inny się nie zgłosi. On się, jeśli ja dobrze zrozumiałem pana wójta, no to był chętny, jak gmina podała cenę, zaczął się zastanawiać. Dobrze zrozumiałem? W związku z tym moja propozycja formalna jest to obniżyć się o 70 do 70 zł. Prawdopodobnie będzie dla niego to zachętą, żeby to kupić. Wtedy będziemy mieć 35 tysięcy zamiast. To dobrze, panie radny, to jest ten sposób, że jak najbardziej wniosek przyjmuję, zadamy pytanie radcy prawnemu, bo nam wiąże operat rzeczoznawcy. I zapytamy się, czy taką procedurę, można po prostu przyjąć, okej? Okay? Mm-hmm. Jeszcze ostatnie pytanie, bo tu widzę, że tu przylegają jakieś inne do tej działki, bo to jeśli bym mógł się dowiedzieć, czy to chce kupić ta osoba, która ma te. Ale to jest dotyczy działki 2790 czy tej na górze dotyczące 2771 i 2774/1. Jeszcze raz. 2774/1 to ma powierzchnię 4,46 metrów i 2791 o powierzchni 73 metry. Tam co są wyrysowane. Nie są właśnie, bo jest tylko jedna. No, a jedna jest na różowo. To jest następna zadziewka. A z tym domem. I on dzierżawy tam jest. Nie wyprowadzi się temu, nie będzie No to ostatnie pytanie, żeby nie przedłużać. Czyli ja rozumiem, że. Tak. Ja rozumiem, że rzeczoznawca, wiedząc, że ta działka jest tak mała, mimo wszystko zaproponował tą cenę 90 zł za metr kwadratowy. Znamy 90 zł, albo my zaproponowaliśmy do negocjacji.
88 czy coś w tym stylu. No w takim razie, no jeszcze raz mówię, stoimy w takiej kwestii. Możemy poczekać, czy się odezwie teraz. Jak słyszy tą dyskusję, no to może akurat być to odwrotny skutek, ale myślę, że takie decyzje nie podejmuje się, a te dzisiaj powiem, że nie kupię, a za dwa tygodnie powiem, że kupię. Tylko albo się zdecyduje, że kupi, albo nie kupi. Także sumując, albo zyskamy około tam, możemy na 80 zł, jeśli można, uzyskamy około 40 tysięcy, albo nie. Tylko pytanie, prawnie możemy zejść poniżej operatu rzeczoznawcy. To pytanie do prawnika. No. Bo tak naprawdę nas wiąże dolna granica operat. Ja rozumiem, jak chcę być dobrze zrozumiały, że tam może będzie ktoś słyszał. Jest problem taki, że nie jest to działka dziesięcioarowa, przylegająca do drogi i tak dalej, gdzie można uzyskać pozwolenie na nabudowę. Tylko jest to działka, którą praktycznie my nic nie możemy zrobić jako gmina. Fizycznie nic, więc albo będziemy, no nie wiem, czy jest tajemnicą, czy nie, ile wynosi dzierżawa tej działki i wtedy porównać, przez ile lat my musimy zbierać tą dzierżawę, żeby to jako taką część uzyskać, to tego typu by było. To tak, że powiem w ten sposób, że rozmawiając z panią rzeczoznawcą, pani rzeczoznawca stara się wyceniać działki budowlane na pewnym poziomie. Każde nasze działanie, które gdziekolwiek powoduje jakieś zaniżanie kwoty notarialnej, powoduje, że przy kolejnych operatach brane pod uwagę są zawarte przez gminę akty notarialne. Znaczy, i wtedy jest problem tego typu, no, ale ja rozumiem, panie wójcie, nie chcę się przekamarzać. Z tego co wiem, to rzeczoznawca w ten sposób robi tą cenę, że bierze ceny tam z pół roku nieruchomości, które były sprzedawane w tych okolicach. I bierze średnią i średnią przekłada. Tylko że niech mi pokaże rzeczoznawca działkę o 4,5 ara, która była ostatnio tu sprzedawana. Nie ma. Są sprzedawane działki 10-15 arów, a to już jest, jak to mówią, inszość. No ale to nie ja jestem rzeczoznawcą. Chodzi, nie działki on kupuje. Jego dom stoi na naszej działce i dokupuje tę drugą działkę o poszerzenie. Ale to maleńka ta działka. Ale już na dwóch działkach to się... Ale na dwóch działkach. Nie, to jest 5 arów. 5 arów razem. 5 arów wszystkiego. Dobra, no. Dziękuję. Na razie wyrażamy zgodę, a jak będzie dalej... Nie, jeszcze nie głosowaliśmy. Jego dom stoi na naszej działce. Zamykam, jeśli nie będzie głosować. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę o głosowanie, kto jest za. Proszę o podniesienie. Dziękuję, kto jest przeciw. Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Królowie został zaopiniowany pozytywnie. Przystępujemy do realizacji punktu 10 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Kurowie stanowiącej własność gminy Kurów. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Cztery kolejne uchwały to są uchwały stanowiące służebność przesyłu. Tak jak pan na poprzedniej sesji mówił, że na pewno będziemy na każdej sesji mieć takie uchwały z uwagi na to, że zmieniły się przepisy ustanowienia służebności. Poprzednio wystarczyło sporządzić umowę, teraz musi przed sporządzeniem umowy musi być uchwała podjęta przez Radę Gminy. Ta uchwała dotyczy ustanowienia służebności dla działki położonej przy ulicy Piaskowej. Działka, będzie umieszczone przyłącze energetyczne, to jest droga gminna. Także zasadne jest podjęcie tej uchwały, aby zasilić działkę na ulicy Piaskowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.
zasadzie zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Proszę o głosowanie. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dobrze, panie burmistrzu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Kurowie stanowiącej własność gminy Kurów został zaopiniowany pozytywnie. Przystępujemy do realizacji punktu 11 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Klementowicach stanowiącej własność gminy Kurów. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. No to może panie sekretarz Ogólić i drugi w Klementowicach służebności. Tak, wszystkie działki, które są we wszystkich uchwałach zawarte, stanowią działki gminy Kurów, stanowią drogi gminne. I w zależności tylko do jakich celów ustanowiona służebność. Do tych działek, które zawarte są w tej uchwale, służebność będzie polegała na umieszczeniu korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej. Natomiast następna, mam tu światłowód. Następnie kolejna uchwała to jest na ustanowienie, na przebudowę na powietrznej linii teleenergetycznej, na przebudowę tej linii relacji GPZ Nałęczów, GPZ Klementowice i GPZ Kuławy Rudy. Mam mapki przy każdej uchwale, jeśli byście chcieli się zapoznać, przez które te działki. No i czwarta uchwała, która będzie już omawiana po zmianie budżetu, to jest ustanowienie służebności przesyłu dla Zakładu Usług Komunalnych, naszego Zakładu Usług, na działki położone w Olesinie. To jest park nasz dla służebności przesyłu dostępu do urządzeń kanalizacji sanitarnej w celu remontu czy wykonywania konserwacji tej kanalizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Tylko mogę powiedzieć państwu, dlaczego Olesin jest służebność gminy dla ZUP. W momencie, gdy załóżmy hipotetyczną sytuację, park zostanie przekazany, wróci do spadkobierców, zostanie zagospodarowany w jakiś sposób piękny i będzie tam elegancki park prywatny. W momencie awarii Zakład Usług Komunalnych nie miałby wstępu, ewentualnie nie mógłby naprawić bez jakiegoś odszkodowania sieci kanalizacyjnej, która sieć przekazuje ścieki komunalne, bytowe z Olesina, z tej części aglomeracji. Żeby się zabezpieczyć, kiedy my jesteśmy właścicielem, kiedy możemy nad tym jeszcze decydować, taką służebność dla Zakładu Usług Komunalnych i prawnych następców tego przedsiębiorstwa chcemy wpisać w księgi wieczyste dla zabezpieczenia potrzeb zbiorowości. Jak sami wiecie, kanalizacja to już perpetuum mobile, które płynie. Jakby coś się stało, trzeba wchodzić, trzeba naprawiać, trzeba pewne rzeczy niszczyć. Więc jak będzie pięknie, elegancko, więc żeby nie było sytuacji, że zostanie zamknięte, nie będziemy mógł tam, następca prawny nie mógł będzie wyjechać tam na ten teren. Dziękuję. Mogę zapytać? Proszę pani. A jakiej długości jest ten obszar, czy tam teoretycznie powierzchni w Olesinie, który będzie objęty tą służebnością? Szanowni państwo, powiem w ten sposób. Służebność polega na tym, na 6-metrowym pasie wzdłuż tej sieci kanalizacyjnej. Jeżeli państwo zobrazować wiata przy stawach, wiecie, w którym miejscu jest, i sieć kanalizacyjna mniej więcej biegnie tą drogą od wiaty w stronę pałacu. Więc tu Olesinem się przechadza, widzi, jak zostało rozkopane, jakie są studzienki, w którym miejscu są. To jest mniej więcej ten. Ten mapki, które otrzymaliście państwo. To jest mamy ten mapkę? Jeszcze nie mamy. Na samym końcu. A, to dzisiaj. Znaczy to tak dla naszego bezpieczeństwa, szanowni państwo. Lepiej wpisać w księgi wieczyste, służebność, mieć spokój i
i pewność, że... Takie większe jest. A nie, to później nie wiem. A ostatnią kartę? No to ostatnią kartę. Grewę. A, się, przepraszam. Jest. No to teoretycznie jest to spory obszar. Ale musimy się zabezpieczyć, bo jak będzie właściciel, to by nie dał wstępu. Sami Państwo widzą w tych służebnościach zakładów telekinetycznych firm teleinformatycznych, że każdy chce mieć służebność po to, żeby mieć pewność, że się w innych okolicznościach, czy prawnych, czy władzy, nic się nie zmieni i będą mogli wejść, naprawić, cokolwiek zrobić. Więc nawet takim kroku myślenia próbujemy to zrobić dla naszego bezpieczeństwa. No, przede wszystkim dla mieszkańców, którzy korzystają z tej sieci. Nie, broń Boże, nie jestem, jeśli można, nie proszę jestem przeciwny, bo to jest konieczność. Natomiast, no, jak to mówią, jestem musztarda po obiedzie, ale jestem pod wrażeniem tego projektanta, który tak przepływ tej kanalizacji proponował, że no, ona praktycznie de facto przez środek Olesina przechodzi. No ale no już my teraz tego nie zmienimy. Dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania na projekt uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położone w Klementowicach stanowiącej własność gminy Kruków został zaopiniowany pozytywnie. Nie. Olesin będzie kolejnym punktem. Teraz był punkt w Klementowice, tylko pan chciał mówić razem. Proszę bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 12 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej Klementowicach stanowiącej własność gminy Kurów. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu. No to już omówiłam wszystkie działki w zasadzie. Czyli światłowód i 110. Przebieg 110. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Klementowicach stanowiącej własność gminy Kurów został zaopiniowany pozytywnie. Przystępujemy do realizacji punktu 13 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020-2038. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. W niniejszej uchwale urealniono kwotę dochodów, wydatków oraz przychodów do aktualnego planu na 2020 rok według stanu na dzień ostatniej zmiany. Zmiany będziemy omawiać przy następnej uchwale, ale powiem w skrócie, że zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o 1 669 535 zł. Wydatków zwiększenia o 1 647 573 zł i zmniejszeniu dochodów o 21 962 zł. Zmniejszenie przychodów, ponieważ to jest rzadko się zmniejsza lub zwiększa przychody, związane jest z mniejszym faktycznym wykonaniem przychodów i dostosowaniem uchwały do wykonania. W załączniku numer 2 w zadaniach inwestycyjnych zmienia się inwestycji pod nazwą przebudowa drogi gminnej Aleja Lipowa w miejscowości Olesin. Limit wydatków, zmienia się limit wydatków na 2020 rok o 390 597 zł. I na 2021 o 240 000. Jest to związane łącznie o 630 597 zł. Jest to związane z tym, że
Pierwotny plan był planem przed przetargiem. Po przetargu kwota przetargowa na realizację tej inwestycji wyszła mniejsza i aneksem do umowy kwota dotacji została proporcjonalnie zmniejszona. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Mogę zapytać? Proszę bardzo. Znaczy mam dwie kwestie. Pierwsza to parę razy jeżdżę przez ten Olesin i tak szaleństwa w prędkości tej inwestycji nie ma, więc na kiedy jest w ogóle termin wykonania? Grudnia, na grudzień. A ten chodnik to ma przylegać do Alei Lipowej, bo tu po lewej stronie jest tylko zrobiona opaska. To tu będzie opaska połączona z chodnikiem, czy chodnik będzie od strony? Chodnik w tym momencie jest sprawy. Na Alei Lipowej ruszają prace związane z oświetleniem, wykonaniem oświetlenia. No. Naszym pierwotnym założeniem było zachowanie szerokości alei w tej szerokości, co istniała, lecz konserwator wydał wytyczne projektowe, że tak naprawdę największym skarbem w Alei Lipowej są zabytkowe drzewa. I kazał zmniejszyć szerokość alei kosztem chodnika. I tak to zostało zaprojektowane. Jedną linię tworzy opaska ze zjazdami, po drugiej stronie będzie pomniejszony w szerokości pas drogowy, chodnik, linia latarni i zjazdy do działek. Czyli to, co w tej chwili jest wykopane, to będzie koniec chodnika. Tak jest. Chodnik i lampy. Tak jest. To jestem pod wrażeniem, bo nareszcie coś normalnego ktoś zaprojektował, bo po co tam taka szeroka jezdnia była, bez sensu. Ale też zareagowaliśmy tego, wiem, że mieszkańcy może będą troszeczkę na początku wizualnie zdegustowani przez chwilę, ale będzie to elegancko wyglądało i szanowni Państwo zobaczycie, jaki to będzie efekt. Na razie poczekajmy, będzie elegancko. Nie, no ja nie widzę, nie wiem, ile w tej chwili ma metrów ta droga. No około 800. Nie, szerokość. Około 10. A teraz się pomniejszy. A pomniejszy się do ilu? Do 6 pewnie. Gdzie? 4 metry na pewno. Nie. Gdzie 4 metry? 8 będzie, jeżeli jest 8. Może 7 metrów. Nie, no musi być 2 razy po 2,5, no czyli 5 metrów musi być szerokości. Nie, to pomniejszy się do 2 metry. No ten chodnik jest 2 metry. Nie mam wiedzy, nie pamiętam tego, ale na pewno będzie węższy niż był. No ale chodnik musi być... 1,5 metrowy. Dwumetrowy. Tak. No, dwumetrowy. To będzie 8. No ale nie, tamte opaski też to wchodzą, więc 3 metry się zmniejszy, czyli około 6,5-7 metrów. Szanowni Państwo, przejdziemy informację jutro, dokładnie ile mam szerokości, bo dokumentacja projektowa jest. Nie, to jest bardzo dobrze. No ja wyrażam swoją opinię, może tak nonszalansko powiedziałem, że nareszcie coś logicznego, ale rzeczywiście nie ma żadnej racjonalnego wytłumaczenia, po co tam droga ma mieć 10 metrów szerokości. Nie ma. Przecież tam nikt tego skrętów nie będzie projektował. Oprócz wyglądu zabytkowego tej alei, która miała od zawsze wygląd szerokiej Alei Lipowej. Ale to nie będzie przeszkadzać, bo jak chodnik będzie, to on będzie zaburzał. Szanowni Państwo, nad tym czuwał konserwator zabytków i... Nie, poczekajmy na efekt, bo ja widzę, że tam będzie w ogóle jeszcze wylewka spora robiona. No tam z 10 centymetrów. No dwie metry. Bo widać, jak są te wjazdy robione po prawej stronie już zakończone, no to przecież, żeby ktoś mógł tam wjechać samochodem, to naprawdę 8 centymetrów musi być wylany jeszcze dodatkowo asfalt. Chyba, że ktoś będzie takie trójkąciki robił, ale nie wiesz. Poczekajmy, zobaczymy. Musiała być, szanowni Państwo, w Alei Lipowej był problem z wodą.
Wpusty do kanalizacji deszczowej były wyżej niż asfalt. I musiał projektant naprawdę pomyśleć, żeby stworzyć taką niweletę terenu, żeby ta woda spływała i nie było zastoi z kałużami. Więc to i zachować jeszcze jakiś wizualny efekt i jak najmniej jakby robić ingerencję w istniejącą kanalizację deszczową, żeby jej nie przebudować, bo to są kolejne koszty. No oczywiście. A to było, bo tą aleję, no, czy kanalizację burzową wtedy robił ten pierwszy wykonawca, w pierwszym etapie. Tak. To naprawdę takie było, bo tam był udany, że to było właśnie. I druga prośba, już taka bardziej formalna, bo bardzo często dostajemy wydruki tych prognoz finansowych, a to zawsze jak jakiś jest nieprzewidziany, większy ruch finansowy, jakiś kredyt, coś tam, to pani musi zmieniać tą prognozę, więc może niech to będzie dwa egzemplarze w gminie, niech leżą, bo to jak ja słucham w telewizji, jak tam ktoś na czymś zapisuje, no to po prostu papier będzie oszczędny. Mnie naprawdę to nie jest potrzebne, jak będę potrzebował, mogę pójść do gminy. To umówmy się, że będzie tutaj jeden egzemplarz ewentualnie na komisji do wglądu. O, tak? Dwa. Dla mnie też dwa egzemplarze. Dla mnie też to będzie Dziękuję. Dobrze. Dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę o głosowanie, kto jest za, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020-2038 został zaopiniowany pozytywnie. Przystępujemy do realizacji punktu 14 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Uchwale. W załączniku pierwszym zwiększa się dochody o 1 669 000, już może tak powiem w skrócie, bez złotówek, na które składają się. W punkcie pierwszym to jest zmniejszenie właśnie tego dofinansowania ze środków funduszu dróg samorządowych o 390 597 zł. Przepraszam pani skarbnik, bo pan mówi załącznik numer 1, to my może dzisiaj dostaliśmy. Na stronie 9 po prostu w informacji pierwszy punkt dochody, to jest załącznik numer 1. No to są zmiany w tym załączniku. Na stronie 9. To co państwo widzicie? Tak. A kiedy jest sformułowanie załącznik numer 1? Nie ma sformułowania, to jest tak opisowo dla państwa przedstawione, bardziej rzeczowo, bo jakbym chciała załącznik przedstawić, to by były suche paragrafy i rozdziały. To jest tak jakby opisówka. Tak, opisanie tych zmian. Tak, na stronie 9 w punkcie pierwszym. Mhm. Państwo dostali dzisiaj dodatkowe zmiany, także tą stronę można wymienić na tą dzisiejszą. Będzie zadowolenie. Macie państwo aktualne, tak? Będziemy tłumaczyć zaraz wszystko po kolei. W wydatkach jest 55 punktów, żeby było jasne. W nowej. Mhm. To jest aktualne, 55 punktów, w dochodach jest 10 punktów. To wtedy będzie łatwiej zlokalizować, które to jest aktualnie. A w tamtej było 47. Tak jest. Czyli bierzemy stronę 9 nową. Tak jest. Proszę bardzo, pani skarbnik. Punkt drugi, zwiększenie dochodów, darowizna pieniężna Zakładu Mleczarskiego Kurów w likwidacji na usunięcie budynków po oczyszczalni, bo to ich budynki na podstawie porozumienia. W punkcie trzecim zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące 51 059 zł. Punkt czwarty zwrot części wydatków z Funduszu Sołeckiego z części inwestycyjnej. W punkcie piątym dotacja na stypendia szkolne dla uczniów 37 210. W punkcie szóstym zwiększenie o 55 660 środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie w zespole placówek oświatowych w Klementowicach.
pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy prawnej z programów, z przedmiotów przyrodniczych. W punkcie 7, 8 i 9 na łączną kwotę 598 230 zł jest to zwrot z termomodernizacji z Urzędu Marszałkowskiego kwot wydatkowanych przez nas w tamtym roku. W punkcie 10 to są środki na inwestycje, które dostaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 210 484 zł, które, jak sama nazwa mówi, muszą być wydane na inwestycje w naszej gminie. W punkcie 2 wydatki. Per saldo wydatki zwiększamy o 1 647 573 zł. I tak, punkt 1 to jest 10 000 zwiększenie na projekt wodociągu w Górowie, ulica Piaskowa. Nie, to jest ulica Poprzeczka, czyli tutaj od sklepu Państwa Staszaków w stronę ulicy Słonecznej i ulica Kwiatowa. Tam nie ma wodociągu, tam są przyłącza od przyłącza, więc propozycja nasza jest, żeby wykonać tam wodociąg. Druga rzecz, jak Państwo zauważą, działki zostały wykupywane przez podlegały transakcjom i pojawili się inwestorzy, tam są tereny przemysłowe, kto prowadzi działalności gospodarcze i różnego rodzaju możliwości pobudowania się. Dlatego też chcielibyśmy w tym etapie zacząć proces projektowania, a później ewentualnie będziemy rozmawiać na temat wykonania wodociągu. Tutaj chciałem powiedzieć, że były prowadzone rozmowy wstępne z przedsiębiorcą, czy jest gotowy wesprzeć budowę tego wodociągu, zależy mu na prowadzeniu działalności gospodarczej. Dobrze. W punkcie 2 zwiększenie 23 000 jest to na modernizację, remont wodociągu, podbudowę świetlicy strażnicy w Klementowicach. To jest usunięcie kolizji starego budynku i nowo powstałego, nowo powstającego, może inaczej. Na remont, w punkcie 3 zwiększenie o 110 000 na remonty ulic. Dróg. Tak. Szanowni Państwo, podobnie jak gmina Końskowola uzyskaliśmy tłuczeń z kolei, my go rozwieźliśmy. Teraz musimy poregulować pewne kwestie na jego ułożenie i pewne drogi chcemy jeszcze wykonać. To są środki na ten cel. Po prostu musieliśmy szybko zabierać. Mieliśmy kilkanaście dni na to, żeby zabrać tłuczeń, bo kolej się musi wywiązać z umów. I rozłożyliśmy to, gdzie się dało, więc pewne rzeczy musimy popłacić finansowe i mieć środki jakieś, jeszcze jakiś zapas na to, żeby w razie sytuacji kryzysowej, które się będzie działy, dosypania tłucznia czy dziur, żeby pieniądze w tym paragrafie były. W punkcie 4 30 000 zwiększenie na projekty dróg. To jest zwiększenie na projekty dróg, które będziemy właśnie wykonywać, na projekty tych cementówek na asfaltówki. Tych wszystkich dróg od punktu, znaczy niektórych dróg z punktu od 33 do 45, do których projektów nie mamy, żeby zrealizować. Punkt 5, zmniejszenie o 21 000 przebudowy drogi gminnej, to zwiąże się z zmniejszeniem przychodów i dostosowaniem do planu, tylko to jest zmiana porządkująca. Punkt 7, punkt 6, przebudowa drogi gminnej Aleja Lipowa, zmniejszenie o 390 000, to co mówiłam, aneks do umowy o dofinansowanie ze środków FSRDS-u.
Punkt 7. Montaż progów zwalniających na ulicy Blich 18 tysięcy. Punkt 8. Zwiększenie w usługach 108 800 na gruntach i nieruchomościach. Tutaj właśnie będzie wykonywana ta usunięcie budynków po oczyszczalni. Czyli w tych 108 tysiącach jest 73 800, które musimy zapłacić wykonawcy za usunięcie i utylizację oczyszczalni. Jak również na rozbiórkę zlewni w Klementowicach. Punkt 9. Zwiększenie o 43 900 na odszkodowanie dla PKP za zajęte grunty na poszerzenie drogi. Jest to odszkodowanie za utracone prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przejęte z mocy prawa przez gminę Kurów pod część drogi, która jest... To jest droga w Klementowicach, która biegnie od... Znaczy może inaczej, to są część gruntów pod drogą, bo to nie jest cała droga, część gruntów pod drogą, która zobrazuje biegnie od stacji PKP w stronę Chłodni. Tam kilka działek zostało wydzielonych z gruntu, bo droga przebiegała fizycznie po gruntach kolei. Decyzją podziałową zostały te grunty wydzielone i przejęte na własność gminy i zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami za takie grunty właściciel otrzymuje odszkodowanie i takie odszkodowanie się nie przedawnia. Ten właściciel ma czas bezterminowo, kiedy wystąpi. I taki wniosek PKP został w tym roku złożony. Musieliśmy powołać rzeczoznawcę i ten grunt został wyceniony na większą kwotę i po negocjacjach z PKP kwota została oszacowana na dużo niższą i tutaj są również koszty akurat realnych. Tak. Nie, to będzie tylko porozumienie między... Czyli to są kwoty wynegocjowane już po z PKP. Punkt 10. Zakup działki, to o czym było mówione wcześniej. Przy ulicy Głowackiego. Te trzy działki z użytkowania wieczystego. W punkcie 11. Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Klementowicz 15 tysięcy. OSP dostała 15 tysięcy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No i my dokładamy drugie 15, żeby zadania mogły być zrealizowane. W punkcie 12 13 tysięcy to jest na rozbiórkę OSP Klementowice, która już się stała, na rozbiórkę starego budynku. W punkcie 13 dotacja celowa dla OSP w Chłodzie na wymianę drzwi garażowych w budynku strażnicy. Jest to na wymianę drugich drzwi. OSP dostało 10 tysięcy z funduszu składkowego i dokładamy 3700, żeby zadanie zostało zrealizowane. W punkcie 14 12 tysięcy jest na dwa projekty placów zabaw. Plac zabaw w Kłodzie i przy szkole podstawowej w Kurowie. To może tak, to są plac w Kłodzie jest w opłakanym stanie. I Szanowni Państwo, w grudniu będzie nabór w lokalnej grupie działania na place zabaw. I te dwa place zabaw warzyńskie chcemy do tego projektu złożyć. To jest jakby nasza propozycja. Propozycja Kłody jest jakby dla mnie bezdyskusyjna. W szkole w Kurowie, na patio takiego placu nie ma, są oddziały przedszkolne, klasy 1-3 i prośba jest nauczycieli świetlicy, że jakby była taka infrastruktura, to te zajęcia mogły być, przerwy dla dzieci mogły być bardziej atrakcyjne, więc chcielibyśmy wykorzystać najpierw środki z RGD na ten cel, zważywszy na to, że naprawdę dużo dzieci korzysta ze szkoły i najpierw ten plac zabaw tutaj na patio między salami gimnastycznymi wykonać. Projekty muszą być wykonane na mapach docelowo projektowych przez uprawnionego projektanta. Jedynie co tutaj dopuściliśmy, to wybór jakichś zabawek albo wskazanie zabawek przez Radę Sołecką w przypadku Kłody, a w przypadku szkoły przez nauczycieli i dyrekcji. Dziękuję.
Ten program w szkole jest ogólnodostępny po godzinach pracy szkoły? Będzie ogólnodostępny. Bo takie są warunki, warunki tylko, że na razie go nie ma, więc nie ma co go udostępniać. Punkt 15. 45 tysięcy na dokumentację projektową sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kurowie. Punkt 16. Projekt na... Może do szkoły. Już kilka razy Państwa informowaliśmy, że sanepid zalecił wymianę parkietu w sali gimnastycznej, w małej sali gimnastycznej, czyli starej szkole podstawowej. Jest taka sytuacja, że ten parkiet, tego parkietu nie da się już zdjąć, czy przecyklinować, czy przełożyć, bo już kilkakrotnie było to wykonywane. Nie, ja się technicznie nie znam, już zaraz pióra będą z parkietu wychodziły i będzie się po prostu rozchodził, szkoda pieniędzy. Druga rzecz jest taka, że rozmawiając z wykonawcami takich inwestycji, takich przedsięwzięć w szkołach, okazuje się, że po zdjęciu parkietu problem pojawia się z legarami i z ociepleniem podłoża, bo kiedyś nie było takich, nie było wykonywanych żadnych izolacji. I przy okazji szkoła, podobnie jak przedszkole, nie jest dostosowana do... No do wymogów, znaczy będziemy, może inaczej, będziemy dostosowywać sukcesywnie szkoły, przedszkola do wymogów przeciwpożarowych BHP. I cała dokumentacja projektowa miałaby obejmować pewien element szkoły, czyli od łącznika, co jest świetlica, łącznie z zapleczami, z wentylacją, z elektryką, tak żeby dostosować sukcesywnie salę do obowiązujących przepisów i żeby nie robić czegoś takiego, że niszczymy później coś, co już było zrobione, bo trzeba na przykład wykonać jakoś inny remont, na przykład remont elektryki, oświetlenia, czy na przykład wodociągu gdzieś tam na tył sali gimnastycznej, więc to będzie obejmowało kompleksowo dostosowanie, a później będziemy patrzeć, co możemy wykonać, w jaki sposób i jak to etapować, żeby później pieniędzy raz wydanych nie niszczyć i nie wydawać. Decyzja sanepidowska została przez dyrekcję przedłużona o kolejny rok. Mam nadzieję, że kroki przez nas poczynione pozwolą, jeżeli się uda wykonać to w przyszłym roku, przynajmniej parkiet, ewentualnie pokazując kroki sanepidowi, że coś działamy, odroczyć o kolejny rok wykonanie parkietu w szkole, w sali gimnastycznej szkoły podstawowej. Mogę w tym punkcie zapytać, bo to tak później wracać. 45 tysięcy na dokumentację projektową. No pan wójt powiedział, to zaplecza wyjścia. Czy to będzie robić ta sama firma, co projektowała przedszkole? Na dzień dzisiejszy ona złożyła ofertę, tak jest. Bo uważam, że no nie wiem, dla mnie to są niewyobrażalne pieniądze w sensie rynkowym. Ja powiem tak, jeżeli chodzi na przykład o dokumentację w Kłodzie, jeżeli chodzi o strażnicę, to wyszło dokumentacja bez radni, bez sanitarki 18 tysięcy bodajże, tak? Taka oferta spłynęła na samą strażnicę w Kłodzie. Tu dochodzi jeszcze, no elektryk dochodzi, bo też rozmawialiśmy o wentylacji, żeby była jakaś sensownie zaprojektowana, kolejny branżysta, inwentaryzacja. Tak to czy te realizacja następuje poprzez wybranie oferty, czy poprzez coś w rodzaju przetargu? To jest kwota wolnorynkowa. To jest na takiej zasadzie, że projektant, no na zapytanie moje, czyli wójta, projektant przedstawił ofertę, wytłumaczył, dlaczego taka kwota, nie inna, ilu branżystów musi w tym wziąć udział. No i sam fakt tego, że
no tutaj doświadczenie projektanta i jakby całego zespołu projektowego przekonuje mnie do tego, żeby tego projektanta wybrać. Przy realizacji klatki schodowej w przedszkolu w Kurowie nie mieliśmy żadnych kłopotów, jeżeli chodzi o wykonanie, o jakieś nieprzewidziane koszty, ani przewidziane jakieś problemy. Pan projektant wykonywał już projekty dla szkół w mieście Puławy i przedszkoli. No i po tym, jak zostały te przedszkola wyremontowane, te szkoły, po prostu przekonywał, jakby rekomendację swoją wypracowałem i chciałbym z tym człowiekiem współpracować. Z drugiej strony opinia, zasięgnięta opinia o pracy projektanta jest bardzo dobra. Rozumiem, ja nie jestem przeciwny, żeby to projektować, tylko nie wiem, czy pani skarbnik tak od razu potrafi odpowiedzieć. Jakiego rzędu było za sam projekt przebudowy klatki, chociaż to nie była tylko przebudowa klatki w przedszkolu? Pamięta pani? 90 000. Tylko? Za przedszkole było. Znaczy przedszkole. Tak. Przedszkole. 89 000. Tak? I tylko to tyle się zamknęło, taką sumą? Projekt, tak. Projekt. 100 000, sam projekt. Tak. 90 000, cały model przebudowy całego przedszkola. No. Nie jestem przeciwny, ja tylko zwracam, jakiego rzędu to są pieniądze. No. Dziękuję. Punkt 16. Projekt boiska przy szkole podstawowej w Kurowie 69 000. To kolejny punkt właśnie. Tak. Projekt boiska 70 000. To które ma być boisko? To tartanowe? To ma być kompleksowo, to ma być kompleksowo od ulicy Piramowicza, ulica w stronę bloków miałaby podlegać przeprojektowaniu z myślą o tym, żeby była albo ślepo na razie, albo rozwojowa przyszłościowa, plus boiska szkolne przy tartanowe, trawiaste, zaprojektowanie tych elementów, które powinny być, na przykład rozmawialiśmy o bieżni. Tylko jest kwestia tego, że żeby móc Państwu przedstawić jakąś koncepcję, no to musimy poczynić kroki, żeby wybrać projektantów, zaprosić i żebyście mogli przeanalizować, jak wygląda, co powinno być, jak powinno to wyglądać, jakbyście chcieli, żeby to wyglądało. Szybciej, jeśli można, to ja przynajmniej nie czuję się jakimś do oceniania, to już bardziej dyrekcja szkoły, czy ktoś, kto na tym się zna. Dziękuję bardzo. Punkt 17. Zwiększenie na stypendia szkolne 46 512. 80% jest pokryte z dotacji Urzędu Wojewódzkiego, 20% dokłada gminy. Punkt 18. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Brzozowej Gaci. Dokładamy 80 000. To jest na kostkę, to jest tylko... Na pierwszy etap. Sołectwo Brzozowa Gać z Funduszu Sołeckiego wykonała projekt zagospodarowania terenu przy świetlicy. Oczywiście we współpracy z urzędem w taki sposób, żeby wszystkie potrzeby i świetlicy tego terenu i jakby gospodarność były zabezpieczone. Pierwszym etapem jest wykonanie parkingu przy świetlicy, na co zebranie sołeckie przeznaczyło fundusz sołecki. 30 000 z funduszu sołeckiego nie wystarcza na wykonanie tego parkingu, dlatego też wniosek nasz jest taki, aby zwiększyć środki w tym zakresie i objąć ten etap, który musi być wykonany w całości, bo nie da się go w jakikolwiek inny sposób wydzielić, wykonać. To jest około 600 metrów czy 700 metrów kwadratowych parkingu
od strony, utwardzenie placu od strony ulicy Warszawskiej. Czyli wychodzi mniej więcej około 140-150 zł brutto za metr kwadratowy ułożenia kostki, co odpowiada dosyć rynkowym kosztom ułożenia kostki. Już. Znaczy, jeśli można, popieram bardzo to, ponieważ ten budynek świetlicy w Brzozowej Gaci, no, leży praktycznie w centrum Kurowa, prawda? Więc, a tam naprawdę nie ma gdzie stanąć tak, no, w normalnych warunkach. Ja już zauważam, że już niektóre chyba jakby jakieś następuje coś w rodzaju współpracy, że tam ta świetlica jest częściej udostępniana, no bo ona ma być dla ludzi, a właśnie jest tam bardzo dobry dostęp niepełnosprawnym i tak dalej, także no jestem za tym, tylko no myślę, że Brzozowa Gać no będzie chyta. Jakby to powiedzieć. Panie Marsku. Słucham? Ale pan Wodek się śmieje. Ale szanowni państwo, trzeba przyznać, że świetlica, może tak, pan radny, pan sołtys, Rada Sołecka udostępnili w pełni świetlicę do zasobów dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury, którym zarządza pan Bogdan Lipiński. Tam w tym momencie 70 seniorów korzysta z zajęć. Teraz były warsztaty, to chciałem w wolny sposób powiedzieć, że tutaj jesteśmy to powiem o świetlicy. Warsztaty były dla dzieci pełniackie. Na dzień dzisiejszy zostały ogłoszone 5 grup warsztatów. Szanowni państwo, na początku się martwiłem, bo było ustalone, że będzie też partycypacja rodziców w tych warsztatach. 50 zł miesięcznie. Okazuje się, że zgłosiło się na warsztaty plastyczne aż 30 dzieci już dzisiaj. Na warsztaty aktorskie 10, taneczne 10 i muzyczne 35. I dzisiaj Gminny Ośrodek Kultury będzie dyżurował podczas wywiadówek w szkołach. Zostały wysłane przez aplikację informacje, zostały zrobione ulotki i będzie ta świetlica, wydaje mi się, żyła, więc trzeba koło niej ten teren poprawiać, żeby była dostępna, bo tu sami państwo widzą, że w Goku jest mało miejsca. Ta świetlica jest najbliżej Goku, najbliżej centrum aglomeracji i może być wykorzystana. No, lepsze położenie niż ten budynek. Zdecydowanie. Jeśli chodzi nawet te dzieci, wybiegną, gdzieś mają plac, gdzie mogą się powygłupiać. A tutaj, no gdzie? Jedna ulica, druga ulica. Biedronka. No jest taki ten mały plac zabaw, jaki no jest, to jest. Ale jak teraz po tym zagospodarowaniu, co tam teraz jest projekt, to będzie całkiem inne rozwiązanie. To będzie pierwszy etap, szanowni państwo, bo całość to może kosztować zagospodarowanie ze 300 tysięcy. No to, żeby było jasne, ale to jest pierwszy etap. No nie przeskoczymy wartości rynkowej, można zbijać ułożenie kostki brukowej czy czegokolwiek. Panie Wójcie, wejdę w słowo, ja poparłem to, także... Ja rozumiem, że tutaj jest... Co jest? Nie, ja tutaj nie widzę nikogo, kto by się sprzeciwił. Prosimy pana skarbnika o kontynuację. Punkt 19. Zwiększenie 55 660 na pomoce naukowe w Klementowicach. Są to środki z rezerwy ogólnej części oświatowej. Punkt 29 to jest zwiąże się ze zmniejszeniem przychodów, zmiany porządkowe. Punkt 30. Gospodarkę odpadami, zwiększenie o 142 tysiące na usługi, czyli na wywóz nieczystości z gminy Kurów. W tym momencie, może w tym punkcie się zatrzymam, w tym momencie po zapłaceniu we wrześniu sierpniowej faktury zostanie nam 294 tysiące w planie, z tego co liczyłam, czyli plus to co zwiększymy, to
na 400, będzie 436, to na 3 miesiące po 145. Jak będą przychodziły takie faktury, to się zmniejszymy. Zmieścimy, przepraszam. Ale ciężko będzie, bo są to miesiące z popiołem i z bio i... My wróżymy, że nam starczy. To jest taka pozytywna wersja, no jeśli to nam starczy. Zostańmy przy pozytywnej, proszę. Punkt 33. Punkt 30 i 31 to jest zwiększenie dotacji, a zmniejszenie dotacji dla biblioteki. Wniosek złożył pan dyrektor i w związku z oszczędnościami w bibliotece. Na etatach po prostu. Zwiększymy GOG i kupią jakiś sprzęt, to będzie prawdopodobnie. Myśli pan Bogdan o wymianie tego pianina na zakup fortepianu. Ale to będziemy później analizować, żeby... O tutaj jest, o tu. No tak, nie szczególnie. Patrzę pianu gabinetowego, więc tutaj oszczędności były, bo jest teraz mniej etatyzacji w bibliotece. Jest na 1/4 pełniący obowiązki dyrektora pan Bogdan Lipiński. Tu jest w roku na 3/4, tam są oszczędności etatowe, więc regionalna izba obrachunkowa pozwoliła nam przesunąć środki na GOG, żeby to później było na stanie GOG-u i tak też działamy. W tym kierunku idziemy. To tyle woli wyjaśnienia. Punkty od 33 do 45 są to przebudowy dróg cementowych w poszczególnych wsiach, które będą finansowane z tych środków na inwestycji z Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli łączna kwota tych wszystkich inwestycji wyniesie 1 210 484. W dzisiejszych szacunkach, bo my, tak jak Państwo wcześniej w pozycji czwartej było zwiększenie na usługi projekty dróg, będziemy część dróg dopiero projektować. To jest przez nas oszacowane na podstawie metrów kwadratowych z inwentaryzacji, przez wartość 1 m2, jaki tam oszacowaliśmy mniej więcej do jaki może być po przetargu. Więc to są kwoty na razie orientacyjne, żebyśmy mogli poczynić kolejne starania. Tak jak Państwu powiedziałem, chciałbym ogłosić przetarg w tym roku na te drogi, ale ze względu na to, że dalej blokuje nas Ministerstwo Cyfryzacji, jeżeli chodzi o odstępstwa od kanałów technologicznych, nie możemy uzyskać pozwoleń ani dokonać zgłoszeń na sprawa budowlanego na wykonanie tych inwestycji. Cały czas próbujemy dobić się do ministerstwa, cały czas próbujemy swoimi kanałami dotrzeć. Na dzień dzisiejszy żadnej decyzji nie pozwalającej nam na odstępstwo od kanałów technologicznych nie otrzymaliśmy. Przetarg chcielibyśmy ogłosić w tym roku ze względu na korzystną koniunkturę, jeżeli chodzi o przetargi na drogi. Niestety przez blokadę, przez przepis trudny w ustawie o drogach publicznej nie możemy od 24 marca uzyskać takiego dostępu. A jeśli mogę zapytać, wszystkie samorządy mają takie trudności? Wszystkie. Bo to jest października tamtego roku wprowadzono nowy przepis i wszyscy się z tym problemem zderzyli. Próbujemy, my na dzień dzisiejszy możemy, to jest trudne, bo to musi być inwestycja, to musi być nazwane przebudowa już. Bo to rozumiemy, nie przeszkodzimy. Tylko powiem Państwu, żeby wyjaśnić. Wszystkie cementówki są najpierw projektowane w małych sołectwach, gdzie są pojedyncze. Kłoda, Brzozowa Gać, Marianka, Płonki. To są pojedyncze drogi i one są od razu brane pod uwagę. Wszystko reszta to zostało jest cementówki w Klementowicach. Szanowni Państwo, mamy około 31 tysięcy metrów kwadratowych cementówek i tak jak Państwo na początku kadencji chcieli, żebyśmy coś z tymi cementówkami robili, dlatego nasza propozycja do budżetu, żeby te pieniądze, które trafiły się z rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych, były przeznaczone na
całości na cementówki. Wójka Nowodworska, kawałeczek kłoda, kurów, to co zawsze było proszone, walczone. Myślę, że mieszkańcy z tego, co udałoby się z tego zrobić, będą zadowoleni. Oczywiście będzie część niezadowolona w Klementowicach, bo nie wszystkie cementówki będą, ale potraktujmy to jako pierwszy etap i nie zakończymy tej pracy nad cementówkami. Znaczy to jest taka mała, tu od sklepu, tak już nie wiem. A, na kolonii. Ale jest taka, to jest malutko tam, to takie jakieś groszowe sprawy. Oczywiście tu są orientacyjne ceny, żebyście Państwo wiedzieli. Będziemy korygować. Dopiero po projektach będziemy Państwu przedstawiać korygować i czekać niecierpliwością na odstępstwo. Prosimy. Punkt 46-47, zmiany porządkujące, tylko zmiana paragrafu dotacji. Punkt 48 i 49. 48 to zmniejszenie dotacji dla zespołu szkół w agrobiznesie o 250 tysięcy, a zwiększenie na dotację celową na budowę strażnico-świetlicy dla OSW w Klementowicach. Na paragrafie dotacji dla agrobiznesu zostanie pieniędzy, ponieważ było 55 uczniów dotowanych do września. Teraz podejrzewamy, że z powodu COVID-u tych uczniów jest dużo mniej, bo jest tylko 35, a miało być ponad 55, nawet było planowane przez dyrektora do 90. Myślę, że to się wszystko rozwinie, no niestety. Zostanie tutaj środków i przesuwamy na budowę strażnicy świetlicy dla OSP w Klementowicach w tym roku na stan surowy. Tutaj Państwu powiem, że ta sprawa była już omawiana kilkukrotnie. Ten problem w objęciu stanowisku wójta jakby zderzył mnie jako pierwszy. I Szanowni Państwo, ciężko by było wydawać pieniądze na remont tej strażnicy, która istniała, bo ona była w opłakanym stanie. Jest przedstawiciel straży, radny, dobrze może potwierdzić, jak to wygląda. Strażacy mieli również prośbę, bo mają dwa samochody, aby remontować starozlewnie mleka, gdzie również w remont trzeba by było wydać z 200 albo i 250 tysięcy i dalej by była starozlewnia. A dalej mieszkańcy prosili, żeby budować świetlicę nową obok strażnicy. Więc utrzymanie czterech budynków razem z byłym przedszkolem jest dla nas sytuacją trudną. Trudną finansową, ale było stare i nigdy by ta świetlica nie powstała. Decyzja również pewne działania, które się poczyniły oprócz rozbiórki zostały sfinansowane przez środki z kółka rolniczego, dobrze mówię, z Klementowic. Dzisiaj ten teren pięknieje i my też zderzyliśmy się z tą sytuacją, skąd na to, czy robić, skąd na to brać i myślę, że metodą gospodarczą powolutku to rozpoczniemy. Rada Sołecka Klementowic wszystkie środki przeznaczy na kolejny etap wykończenia strażnico-świetlicy i myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni. My czynimy cały czas starania o pozyskanie dotacji od komendanta głównego na tą strażnicę. W tym roku pieniądze, można powiedzieć, tutaj będę szczery, dostałem informację taką pokątną, że tych pieniędzy nie ma, bo pieniądze zostały skierowane na bitwę o wozy. Ale na początku roku może być sytuacja, że o środki można będzie walczyć. Na pewno będzie nam łatwiej walczyć, jeżeli pokażemy, że już coś zaczęliśmy, już jesteśmy na jakimś etapie działania. I też dalej będę o to walczył. Na dzień dzisiejszy na spotkaniu z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w sprawie sztandaru dla komendy powiatowej poprosiłem komendanta o zaanonsowanie spotkania z komendantem wojewódzkim i w tym momencie czekam na dalsze spotkania i rozmowy. Więc tutaj próbujemy krok za krokiem iść i będziemy powoli działać
działać, aby to, co sobie mieszkańcy o co prosili, co jest już było zaprojektowane, co doprojektowaliśmy garaże, wymarzone, żebyśmy realizowali powoli, małymi krokami, może to się uda. Remonty tych starych obiektów naprawdę z punktu widzenia dalej ich użytkowania naprawdę się nie opłacały. Mogę zapytać? Proszę. A jaki jest kosztorys projektowy tego budynku całych Klementowica? Kosztorys projektowy Aleksandra. Mamy, bo to były dwie części zaprojektowane. Pierwsza część około z tego co teraz ten pan, który projektował do kupy skleju 800 tysięcy, że to jest okay. Taka kwota do okay. Nie, bo teraz w tym momencie jeszcze tak dla jasności, w tym momencie pan projektant Pochwatka jest jakby aktualizuje cały kosztorys i rozbija go na te nasze etapy, czyli na etap surowy i etap na etapy kolejne, bo tutaj przy tej dotacji 250 tysięcy straż będzie musiała zrobić przetarg. Przy fundamentach mogła to zrobić z wolnej ręki, bo to były kwoty poniżej przetargowe. Myślę, że powolutku dojdziemy do jakiegoś rozwiązania, żeby... Nie, no na pewno się dojdzie, a tak na marginesie, to jak byłem kilka razy na takich spotkaniach z przedstawicielami społeczności Klementowic i ja nie widziałem nikogo, kto by był za tym, żeby zostawały te stare obiekty. Wszystkim się podobała ta inicjatywa właśnie jednego wspólnego. Pamiętam jak nie będę mówił nazwisk, jak ci panowie co pamiętali, jak powstawała ta strażnica obecna, że to ona jakiegoś wieńca nie ma, że coś, że tam praktycznie próbować to ruszyć, przebudowywać, to jest praktycznie niemożliwe. Także była taka zgoda wszystkich. Tak ja tak uważam. Państwo reprezentują różne okręgi wyborcze, różne miejscowości. Staramy się, jak widzicie, zrównoważono rozdzielać środki budżetowe, czy to Barłogi, czy Brzozowa Gać, czy Olesin, czy Płonki, po kolei, czy Dęba, czy Koszczów. No, każdy musi w pewnym momencie zaczekać na swoją kolej, bo nie starczyłoby dla wszystkich porówno. Więc staramy się to realizować. Dęba jest budowana, Klementowice budowane, Olesin jest, ale jeżeli pobudowano, staramy się jakoś to ogarnąć. Same kroki. No bo teraz ma być spotkanie z wykonawcą. W piątek dostałem pytania i siedzę przed komisją z panem Grzesiem rozmawiałem, że chcemy się spotkać z mieszkańcami, żeby pewne decyzje, żeby ta świetlica była dla nich wykonana w sposób jak najlepszy, zapadły w sprawie okien, w sprawie elektryki, w sprawie tam. Rozumiem, ale no ja tam teraz bardzo często jeżdżę i wydaje mi się, że z miesiąc praktycznie na tej budowie nic się nie działo. Znaczy my powiem tak, że my nie będziemy wykonawcy, bo mamy termin graniczny, jeżeli chodzi o wykonanie, więc nie A nie jaki ma, jest termin? To jest przyszły rok. No to może. Nie mówiąc tak jak na Poszczowie. To jest na przełomie tych nie? Ja tak patrzę, że tak powiem, górnolotnie po gospodarstwu, kiedy teraz jest piękny czas, żeby to przykryć, a zaczną się klaty. Pewnie budynku firma. Co? Jednego budynku nie mają. Szczerze mówiąc, to jest robione tak z skło. Jak zauważyłem. Badają parę dni robią i ich nie ma. Poczekajmy na efekt końcowy. Nie możemy umowy narzucić od razu, że ma zrobić to. Można nawet wykonania. I na tym się skup. Rozumiemy, że są inni czy ważniejsi niż dęba. Pewnie mają więcej decyzji. No być może. Proszę pani Skarbę. Punkty 50-53 to są przesunięcia między rozdziałami w zespole szkolno-przedszkolnym z wynagrodzeń w 801-01 do wynagrodzeń w świetlicy.
Punkt 54 i 55 to jest zmniejszenie kwoty dotacji na wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe na zwiększenie dotacji na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. Ponieważ wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe było tylko jeden wniosek, jeden projekt, te środki nie zostały tu całkowicie wykorzystane i do końca roku podejrzewam, że tu jeszcze ktoś się zgłosi, żeby to może, wykorzystać. To może powiem Państwu, powiem troszeczkę inaczej wytłumaczę. W tym budżecie zwiększyliśmy środki na konkursy. To jest to, co te środki z konkursów otwartych dla organizacji pożytku publicznego. Pojawił się nowy klub sportowy w konkursie, to był klub sportowy Kolarski, który otrzymał dotację w niepełnej kwocie wnioskowanej, bo tak też konkurs wygląda. Ale także pojawiła się sytuacja oszczędności w wspieraniu przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe ze względu, że Stowarzyszenie Kobiety Razem przekształciło się w Koło Gospodyń Wiejskich. Koło Gospodyń Wiejskich z Klementowic zostało wsparte przez Gminny Ośrodek Kultury ze środków Gminnego Ośrodku Kultury i tym sposobem, że nie jest organizacją pozarządową, nie startowało w konkursie. Z tego tytułu pojawiły się oszczędności na tradycjach ludowych, a pojawił się deficyt pokrycia potrzeb, jeżeli chodzi o sport. I klub sportowy Kolarski przejawia chęć wykonania jeszcze jakichś mistrzostw w gminie Kurów. I chciałbym się zwrócić w drodze wniosku z wolnej ręki do 10 tysięcy złotych z ustawy o pożytku publicznym na wsparcie takiego przedsięwzięcia. Takie przedsięwzięcie według naszej oceny jest przedsięwzięciem słusznym, promującym również gminę i wspierającym ten klub sportowy. Dlatego też przesunięcie, jakby konsumuje całość środków dla organizacji pożytku publicznego zwiększonych w tym roku. I także wspiera klub, przy okazji promuje gminę i możemy wspólnie realizować cele, jeżeli chodzi o sport. W załączniku 3 rozkładu, czyli tutaj w punkcie 3 Państwo mają, zmniejsza się rozkład o 21 962 zł. To jest, jak już mówiłam, porządkowanie, żeby zmniejszyć plan do realnego wykonania tych rozkładów. Dziękuję. Myślę, że dyskusja była w trakcie, więc otwarcie i zamknięcie to tylko formalność. Tak? Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020 został zaopiniowany pozytywnie. Przystępujemy do realizacji punktu 15 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olesinie stanowiącej własność gminy Kurów. Pani sekretarz i pan wójt chyba ten punkt przedstawili, chyba że ktoś ma jakieś pytania. Nie widzę, więc w takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olesinie stanowiącej własność gminy Kurów został zaopiniowany pozytywnie. Kolejny punkt to sprawy bieżące. Proszę bardzo, kto z Państwa członków komisji chce zabrać głos w sprawach bieżących? Proszę, panie przewodniczący. Chciałbym tutaj zadać pytanie wójtowi, na jakim etapie jest sprawa fotowoltaiki nam? Nurtuje to pytanie kilka osób. Szanowni Państwo, sprawa fotowoltaiki jest na etapie przygotowania przetargu. Wygląda sytuacja w ten sposób, że wykonanie fotowoltaiki będzie przewidziane na przyszły rok.
jest na to chwilę czasu, jeżeli chodzi o wykonanie przetargu. My przed chwilą ogłosiliśmy bardzo istotny przetarg i bardzo dosyć będący wielką kobyłą, przetarg na wywóz nieczystości z gminy Kurów. Musieliśmy go ogłosić w taki sposób, żeby przed omawianą komisją i sesją w październiku zostały złożone oferty i można było je otworzyć, zobaczyć, jakie stawki będziemy musieli proponować mieszkańcom na przyszły rok. Więc głównym przetargiem w tym momencie to był przetarg zakończony na śmieci i teraz będą pracownicy mogli się zabrać za przygotowanie przetargu. W międzyczasie projektant, który wykonywał dokumentację, mógł przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia. Więc jesteśmy cały czas, pracujemy i pracownik od przetargów powinien to wszystko ogarnąć i to również jest duży przetarg kobyła, bo to jest kroki unijne i również zostanie ogłoszony. To jest kwestia jeszcze cierpliwości. Kiedy mieszkańcy mogą się spodziewać takiego efektu finalnego? Jak najszybciej, ze względu na to, że mieszkańcy chcą wiedzieć, jakie środki muszą wpłacić, przygotować, więc chcielibyśmy jak najszybciej, żeby można było, kto ma to będzie mógł wpłacić, kiedy będzie chciał, tak? A kto nie ma, żeby mógł sobie te środki zabezpieczyć w jakikolwiek sposób. Czyli nie podamy na chwilę obecną żadnego terminu tam do końca roku, do któregoś? No ja bym chciał jak najszybciej, no to też od mocy przerobowych pracowników zależy i od ważności przetargu. Ja orientacyjną cenę progu zwalniającego takiego, no coś podobnego jak brzozowe dziacie. To zależy od szerokości i od materiału. Jeżeli to jest próg zwalniający, może tak, cztery progi zwalniające na brzozowej gaci wykonane z kostki brukowej na drodze szerokości 5,5 metra. Ja nie pamiętam, jaki było długości tego przejazdu. W sprawozdaniu za półrocze nie wiem, czy była kwota 36 tysięcy, czyli cztery progi. Jeżeli chodzi o progi zwalniające z montu, ze wszystkim, całość organizacji ruchu, ze znakami, z kostką, z podbudową betonową, z wykonaniem z usługą, prawda? To jest taki rząd... 9 tysięcy. To tak, to jest 9 tysięcy z kostki brukowej, bazując na tych ofertach, co mam. Jeżeli chodzi o progi zwalniające, takie gumowe jak na Zaciszu, wykonanie dwóch progów zwalniających z organizacją ruchu, tam jest szerokość bodajże 5,5 metra do 6 metrów bodajże długości tego progu zwalniającego, to było 9800 zł. Dwóch. Więc tak przykład. Jeżeli chodzi o drogę, bo jak rozmawialiśmy na temat drogi w Alei Brzozowej, bo tam Rada Słowacka chciała progi zwalniające, ze względu na to, że tam trochę się pojawia inny problem, bo tamten asfalt jest położony na żużlu, więc problem zakotwienia progu zwalniających też jest istotny, więc też trzeba wiedzieć, że wykonanie czy podbudowy cementowej, żeby mieć czym zakotwić, albo wyłożenie jakiejś płyty, nie wiem, tak nazwijmy to lotniskowej, żeby mieć do czego przytwierdzić, to też jest koszt, szacujemy na szerokości 3,5 metra około 3000 zł. Brutto. Właśnie ostatnio online był poruszany ten temat, bo szczególnie no co to tam się dzieje. No to Państwo, spotykacie się teraz Państwo na zebraniach. No Wasze sugestie są po to, żebyśmy my je najpierw analizowali, przekazywali informacje, no i później wcielali w życie. No, tak, rozmowa była, żeby były trzy. Może tak, jeżeli chodzi, ale szanowni, trzeba zabezpieczyć 16 tysięcy. Tak, tylko że szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ilość progów. Na drugiej mamy robić zabezpieczenie gdzieś było 16 tysięcy na 3 progi. Ale o ilość progów to prosiłbym, żeby się wypowiadał drogowie, bo to z organizacją projektem i ze wszystkim, które są oznakowane, musi być. No to zabezpieczamy 16, a wyniesie może 12, może. Znaczy, no, szanowni Państwo, możecie sobie zobaczyć są strony, które, są firmy, które produkują progi zwalniające i elementy są standardowe i mają swoją wartość. W zależności od szerokości drogi, każdy element zwiększa wartość progu. Są teraz, bo mi pokazał nawet, są takie
układają takie kółka w trzech pasach, nie? Zamiast tego jednego ciągłego, bo on jeździ po Polsce tam ten i zrobił chyba zdjęcie, miał mi pokazać, są broni przykręcane, są takie kółka w trzech pasach nawijane. Nie? To są różne, można rozważyć, jakie koszty są. Tylko, że musi być do tego zatwierdzona organizacja ruchu. Nie, no ja wiem. W sytuacji, że coś jest zrobione nielegalnie, dojdzie do wypadku i później... Tak, to później musi być oznakowane wszystko. I progi zwalniające, panie radny, panie Grzesiu. Panie Grzesiu, panie Grzegorzu. Progi zwalniające, ilość tych progów możemy powiedzieć po konsultacjach z drogowcem, ze względu na to, że może drogowiec powiedzieć, że w tym miejscu, co wy chcecie, ten próg nie ma racji, by to ze względu na wzniesienie, czy jakoś, czy jakieś skrzyżowanie, ja nie wiem, tylko mówię, że żebyśmy o ilości rozmawiali dopiero po rozmowie z kimś, kto później się pod organizacją rady podpisze. Jeżeli chodzi o lokalizację, to po końcach wsi na środku. Mniej więcej jak szkoła, jak była szkoła, Świetlica jest, jeden tam w okolicy gdzieś pana Aleksandrowicza, Kiliana. Jeżeli chcecie przeznaczyć na to środki Funduszu Sołeckiego albo złożyć wniosek do budżetu, to jak najbardziej możemy rozmawiać. Ale też rozmawialiśmy, że Dęba przyjdzie po wójcie zagospodarowanie terenu. Na razie przeznaczono na Świetlicę. Tak jest. Proszę pan starszy. Proszę o ciszę. Mam takie pytanie jeszcze, bo na mapach Google i w niektórych nawigacjach ulica Grzegorza Pieralnowicza to jest ten wąski przesmyk między szkołą a przedszkolą do osiedla Zacisze. I niektórzy kierowcy są tam kierowani właśnie od strony ośrodka zdrowia, nie od strony osiedla, tylko od strony ośrodka zdrowia i tam jest środki. Tak się zastanawiam, czy jest sens prostować to w ogóle, bo powiem tak, jeżeli by wystąpił urząd gminy z tym, to by to było sprostowane, natomiast tak chodzi o to, czy tam będzie kiedyś budowana też jakaś droga, czy jest sens to prostować, czy jednak zostawić i poczekać? W tamtym kierunku, to tym przesmykiem, ja mówię swoje zdanie, żeby było jasne. Takiego wniosku nie postawię tak, w tamtym kierunku, bo nie ma tam możliwości tego zrobienia. Jeżeli chodzi o, jak Państwu mówiłem, przy projektowaniu boisk, chciałbym, żeby tak projektanci zaprojektowali drogę, aby była istniała możliwość kiedykolwiek w jakiś sposób jej przedłużenia w stronę czy bloków. Oczywiście ja to jest marzenie, bez zgody właścicieli tego nie zrobimy, ale może być droga, może droga wychodzić w stronę ulicy Wojska Polskiego, bo jedną z działek między przy przepompowni, co jest współwłasnością gminy, więc poszły też pisma z pytaniem do współwłaściciela, czy by nie chciał tej współwłasności w jednej drugiej odsprzedać gminy. Ona by mogła nie wychodzić w stronę Zacisza, tylko mogłaby tutaj od Wojska Polskiego na przykład mogłaby przebiegać. Ale to czyli na dzień dzisiejszy dobrym krokiem byłoby jednak sprostowanie tego w ogóle, ponieważ dochodzi tam do kuriozalnych sytuacji, nieraz po nocy po prostu. No. Nie ma, może tak, przekażemy nasze informacje, po prostu przekażemy informacje, zobaczymy, co się stanie. Dziękuję. Dziękuję. Kolejny punkt, zamknięcie obrad. Zamykam obrady Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Komunalnego, Inicjatyw Społecznych 8 kadencji Rady Gminy. Dziękuję Państwu za uwagę.